7:30. Ja wstałem. Kartki nie ma. Mama też wstała. Susday. No nic, chciałem się przywitać. Co tu leci? A, sąsiad myje ten. Znaczy sąsiad, właściciel. Chciałem się przywitać. Nie wiem, co dzisiaj będzie, ale już widzę, że... patrzę na kurkę. O! Żebym ja tutaj nie dostał pod oko. Marek, nie jedz kur. Dobra. Idę, bo tu kogut to jeszcze... Wiecie, jak to z kogutami nigdy nie udał. Dzisiaj, o, już tylko bramę usłyszała. I tak mam dziury, że mogę wyjść. No co, Pola? Co, byku? O. O. No, mówię, że nie wiem, co dzisiaj będzie się działo. Ktoś mi w komentarzach napisał, że jak tak będę chodził w kółko, to daleko nie zajdę, no ale... No. No właśnie, widocznie nie chcę daleko zajść. No. Widocznie daleko nie chcę zajść. No nic. Był Michał, był Adam, były szczurki. Michał przyjeżdża za jakieś 2 tygodnie z powrotem. Good morning, sir. Dzień dobry. Dobrze? Człowiek pracujący, niby wolny, a tu już myje od 7:00. I ten... Dobrze, dobrze. Nie? To trzeba. Dobra, nie zanudzam, bo chciałem się tylko, jak mówię, przywitać. No potem, no coś tam zobaczę, to nagram. No jest kolasz. Wiedziałem, że tak się skończy. Tak, podchodziki, tu coś. Piąty do wykarmienia. A sam skórki wyjadam. Ale wiecie co, palec mnie boli od tego nagrywania chyba, no bo od czego? W sensie trzymam rękę w innej pozycji niż przez większość życia i... No i ten. No jedz już tam. No, jak można zabronić, nie? Je, to znaczy, że głodny. No jak głodnemu nie dać, nie? Sino oczywiście. O, jest. Aha. Mówi, ale straszonko od razu. Tak. Z okonkiem brzdęk. Nie, ale Pola jest tych, właśnie, ona się położy, ona coś. Pola pilnuje, wiadomo, ale widać, że nie rozpoznała wroga, tylko tak, no kolarza, nie? Już mówię, głodnego trzeba nakarmić. Czy tam spragnionego napoić, nie? Ja nigdy nie dawałem na tak zwaną łapę, nie? Jak ktoś coś robił, no nie wiem, grał na gitarze, śpiewał, cokolwiek, to tak, no bo coś robi, nie? Gdzieś tam się przygotował, coś tam, no coś robi. Ale tak, że tylko ktoś wyciągnął łapę, to nigdy nie dawałem. Jak coś, to mogłem kupić jedzenie, na przykład mogę zaproponować, kupię jedzenie, ale no, kiedyś w Katowicach na przykład przy dworcu tam ktoś łapę, ja mówię, że chodź, to ci kupię jedzenie, nie? W sklepie, nie, nie, no.
dobra, to na razie, nie? Także, no, no, takie są realia, nie? Takie są realia. Ja już nie chcę wspominać o tych... No wiecie, co z tymi dzieciuszkami na ręce, nie? Tam kiedyś jakiś reportaż oglądałem, że to tak niewesoło było to. Te dzieciuszki wiecznie spały, nie? Zwróćcie uwagę, że one wiecznie spały. Także no tam, ale to już... To nie jest kanał od tego. No zjadaj. Widać, że pociągnie chyba do końca. A też ładny taki. W sumie sąsiadkowy. W sumie tych właścicielowy, nie? A zjada moją krwawicę. Ale dobra, już widocznie to mu lepiej smakuje. Bo moje koty byle czego nie jedzą. Już tam. Dobra, kończę, bo przynudzam. Do usłyszenia. Mała odnoga została zlana wodą dzisiaj. No tak, trochę niechcący, a trochę chcący, ale to takie się zrobiło teraz potulne. Tak. Pani wodą zlała, tak? No. Widocznie się należało. Nie no, pani nam sprzątała, pani właścicielka. Sprzątała lada wodą, a ten czy ta się tam zaczęła bawić, no to ją tam bachnęła ze szlaufa. I teraz takie potulne, nie do poznania w ogóle. Nie to, nie ten sam kot. A jeszcze chciałem powiedzieć, że no jest mama Siny. Jest Sina, jest właścicielka, nie? I co tu tak? A to pralka, a nie moja, bo moja tak głośno nie. I co zauważyłem? No zauważyłem te życie takie socjalne. Co to znowu tam? Dobra. I sobie pogadają, i sobie coś. Ja to pamiętam z dzieciństwa. No ludzie wracali z pracy i... No i jeden wyjął taborecik, drugi wyjął taborecik, tam mężczyźni do komórek, tam jeden, jak mój na przykład ojciec, króliki hodował, drugi tam ćwiarteczkę przyniósł, nie? Kobitki sobie znowu z przodu, bo ja mieszkałem w takim domu, gdzie cztery rodziny mieszkały. Już nieistniejącym, Zeromskiego 25, łask. Ale gdzieś tam można wyszukać zdjęcie, bo nawet sobie gdzieś ściągnąłem kiedyś, tak dla przypomnienia. No i pamiętam, że no co chwilę ktoś przychodził, zapukał, czy nawet nie pukał, nie? No było to fajne, a teraz seriale się zaczęły. O, i już się oblizuje, a w domu nie jadł, nie? Czy tam nie jadła. Czyli... Nie, no to trzeba jakiś porządek z tym zrobić. Marek, gdzie byłeś, co zjadłeś? Jeszcze, żeby przyniósł jakąś kurkę raz na tydzień. Coś, żeby to z tego było. Jak chodzi, to uszy do tyłu, nie? No to, nikt za nim nie stoi. Czy tam za nią. To nie jest, nie, ja mówiłem. Ja obserwuję swoje kotki. No. W końcu moje. No, ale mówię, że tu sobie pitolą, za przeproszeniem, nie? Jedna coś tam pewnie, że masło zdrożało, druga, że tam za to, że mąka staniała i coś, no i tak. A to, że jest jakaś odżywka do włosów, a coś. Ja nie rozumiem, to nie wiem, ale tak się domyślam, bo tematy, które absorbują kobiety na 100%. 100% energii idzie na umówienie tego. No. A już niebawem tematy
takie ciekawsze, ale to muszę się przygotować troszkę i tak dalej. Także pozdrawiam. A, idę na ten basen. Znaczy, postaram się go znaleźć. No, niby tam przychodziłem, Sina mówiła, że bo tu, bo że niedziela, coś to niby zamknięty. No to jak dla mnie to też tak trochę nie po mojemu, bo jeżeli niedziela, to powinien być właśnie otwarty, nie? Że ludzie są w domu i mają czas. No ale... Może jest odwrotnie. No, to się nie wtrąca. W każdym razie idę. Podejście drugie do sprawdzenia basenu. Tak sobie usiąść, kąpielówki mam, to sobie wskoczę. Wiecie, co chodzi. Usiąść i ten... Stary banany trzeba wyrzucić. No dobra, wyrzucam. Szkoda. No ale miałem dwie, bo mam dwie te budki buddyjskie. No, ja nie daję rady zżerać tego, że tak powiem, co nikt nie chce zjadać, nie? Nie daję rady. Także serce się kroi, kraja, czy jakoś, ale ja nie daję rady, no. A bo wam powiem, że ta rybka z wczoraj to jeszcze tam gdzieś wesoło w żołądku, no, tak powiem, no. Już nie chcę ze szczegółami, ale wesoło. Mięty najchętniej bym się jakiś napił. Tu mają mięte też. Można kupić i to ileś tam rodzajów, nie? Ale najczęściej w sklepach kupicie taką anyżową. A to znowu mnie tak nie za bardzo, no. Ja wiem, że zdrowa i że lepsza niż może normalna, ale... No wiecie, jak to jest, nie? No, jak ktoś myśli banan, a ugryzie jabłko, no to mu coś tam nie spasuje. Ja myślę mięta, to chcę miętę miętową, a nie miętowo-arzynową. No i co, zjedli wszystko, ale w sumie się oblizywałaś. Damy. Znowu 8 puch dokupiłem. Nie, no muszę to ukrócić, bo pojadę z torbami, nie? Znowu 8 puszek kupiłem tych tuńczyków. No tak wcinają, jeszcze się ten kolarz podpiął. Na krzywy, wiecie. No bo jak przebywamy z sobą dzień i noc, także... Dzień dobry. Dzień dobry, jestem zajęty, no ale dobra, już powiedz te swoje, co masz powiedzieć. Good morning. Good morning, sir. Po polsku. Po polsku. A mówi do mnie tak. Teraz znowu mi przyszło do głowy. Mówi do mnie tak. Wiesz, bo ten chiński to taki, ten angielski bym się chciała skupić, nie? Ja już wiem, o co chodzi. To chodzi o to, że chiński, bo dzień wcześniej mi mówi, chiński jest fonetyczny, nie? I pokazuje mi jedną literkę tam i tam ze 4-5 różnych, no to tonacji, nie? A na drugi dzień mi mówi, że wiesz, tak naprawdę to bym się chciała skupić na angielskim, nie? No to... To ja od razu się jorgnąłem, że chodzi o to, że jest trudniej i chciałabym z tego zrezygnować. No nie, to ja wolę, niech ona się tego chińskiego tam... Jak się nauczy, tak się nauczy, ale coś się nauczy. No wiecie, o co chodzi, nie? Kali... No już teraz tego pewnie też... No ale tam chcieć jeść, nie? Nie, wolę to tam angielski, to jest prosty, to... Oczywiście taki podstawowy, tam komunikatywny, no to jest prosty, to tego się każdy nauczy, nie? A to jest wyższa szkoła jazdy i dlatego nie, tu naciskam. Nie popuszczam. How is the Chinese? You like more the Chinese or English? I like more Chinese. Wie co odpowiedzieć. No,
dobrze, no jak się tam wszystko w głowie układa, to też dobrze, nie? Czyli kombinuję. No. I za to jesteśmy na skuterze, ale wiecie dlaczego? Ja mówię, idę do tego basenu, nie? Mówię, tylko wytłumacz mi dokładnie, gdzie to było, nie? Ona mówi tak, że jak jest szkoła, to tu. Ja mówię, na pewno. No i widzę już palec w zębach i że czekaj, przed, za, w środku. Dlatego jedziemy to sprawdzić, bo coś mi śmierdzi tutaj ta sprawa. Także jedziemy to sprawdzić, zaraz się włączymy, za pół minutki, nie? No faktycznie, jednak przed szkołą, ale to się dopiero okazało, jak przejechaliśmy, faktycznie zamknięte, no to takie jakieś, może to nawet nie publiczne jest, nie? No tak czy inaczej basenu nie ma, ale i tak jest iście. No pamiętacie, nie? No dobra, to pojedziemy teraz tam, bo tam jeszcze mnie nie było. Znaczy tam byłem, bo na końcu się skręca w lewo i się jedzie do Angkor Wat. Ode mnie z Angkor Wat, jakby ktoś chciał kiedyś na pokoik albo coś, to jest 5 minut drogi, także... Nada mówił, że 7, ale to wiadomo, te motorki to... No, 5, no. A 3, jak się dobrze przyciśnie. No dobra, niech tam będzie 7, no już tam blisko. O, blisko. Do Szczurków jeszcze bliżej i do w ogóle paru miejsc jeszcze blisko. No, nawet gdzieś tam... Ale ta cisza, jak posłuchacie tej ciszy i tak dalej. Nawet Adam wczoraj był u mnie i mówi, kuźwa, jak tu cicho. Ja mówię, u ciebie też cicho. No, no mówi, że jakoś... Nie? Także, no. Ten spirit, znaczy nie spirit, tylko ten... Jest, no. Unosi się gdzieś tam w powietrzu. Dobra, kończę, jedziemy dalej. Sina mówi, jedź tam, nie? Ja mówię, nie, tam nie, bo nie będzie kontentu. No i wjechałem w taką... Ja nie wiem, on gdzieś to widocznie... To coś jak u nas pewnie jest, że... No nie wiem, widzisz z daleka, że tam nic nie będzie, nie? No i ona to jakoś wie, a ja nie wiem, ale mój nos mi mówi, że będzie i dupa, nie będzie. Ale bo tak chciałem spapugować troszkę, przyznaję się. Kwiatostany. Znaczy te roślinostany, bo bez kwiatów. Jeszcze chciałem dodać, że... Ale to potem dodam. Dobra, na razie. Mówię, weź tą mamę gdzieś, nie? No gdzieś, no... Tu, w tamto, w siamto. No przecież ja też nie mogę... Wiecie, dla mnie to jest kłopot, bo co ja powiem, no... Tuesday i tam Sakseba i to wszystko, nie? Mówię, weź tą mamę gdzieś, żeby... co poglądała to, tamto, siamto. No. I sobie pogadajcie po coś, a to już... O! No i koniec, jest piąty, nie? Nie, no ja nie wytrzymam. To jest... Ja nie wiem. Ja nie wytrzymam. A Pola jeszcze pilnuje pewnie, żeby nic nie ukradł, nie? I słusznie. Takie kocie ormo, nie? Też nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Że, bo to, czasami są reklamy, czasami nie. Pewnie coś tam bachnę, palnę i gdzieś mi tam wyłączą, nie? No ale... Taki kocie ormo. A najgłos sobie leży i... Jezu. No to już... No dobra, no 5. No ale... Ja już nie wiem, to ja już resztki zjadam. To niedługo nie wiem, co będę zjadał. Wybierał będę z tego. Z kosza. Przydomowego. No, no na to wychodzi, nie? Where is mama?
O, czyli. Ale to jest. No dobra, dobra, ja lubię takie wyzwania. Cwaniak zamiast zabrać mamę gdzieś, to zaprowadził do sąsiadki właścicielki, no i tam se pitolą, że proszki do prania staniały, nie? A ta co robi? No nie, dasz, muszę to pokazać, bo to jest. Telefonik i paluszek, nie? Bo to co pół sekundy trzeba przerzucić, bo to się nudzi od razu. Ja przez pół sekundy to bym nawet nagłówka nie przeczytała, co dopiero przerzucić. No to mi się trochę nie podoba, ale no jeżeli mama to akceptuje, no to co mogę zrobić? No? Czy nie mogę batem. No. Wszystko w domu, tuńczyki i drogie. I znowu 8 puch kupion. A znajdzie jakiegoś śmiecia i zeżre. Dobre? Wykałaczkę potrzeba? Nie? Dobre. Co mi pomysł do głowy daje? No fajny ten kotek tak naprawdę, ładny, nie? Czyściutki, wymyty, młody. Cześć, myszko. Jak ty masz na imię? Widzę, że Pola ciebie pilnuje. Ale dobra, ten. Już niedługo będę mógł rozdawać na wagę, że tak powiem. No. Dobra, no i do. No, znaczy dobra, no niedobra. Oby sobie, że tak powiem. Coś musi być, że mu się podoba. O tak powiem. Coś musi być. Mówię, nawtykaj patyczków. Ale zobaczcie, to było wczoraj, co kręciłem, nie? Wczoraj. A dzisiaj. No wiadomo, że to jest takie coś, że tam szuka słońca, nie? Dlatego jest taka długa odnóżka. Jakby to położyć tam, gdzie słońce dociera, czyli nie w tym rogu, tylko w innym rogu, to by było lepiej, nie? Ale to zobaczcie, co wam pokazywałem. Długość jest odrobinę wyższe, ale już się rozwija, już się rozkłada. No to nie, bo pewnie tam jeden nasikał, drugi coś tam. To też jest tak, że trzeba mieć rękę, nie? Ja pamiętam, mój szef, mam sobie, no, tam jeszcze w Holandii. Mówi, co ty tam gadasz do tej zupy, nie? A ja tam sobie gadałem, no, żeby wyszła, żeby smaczna i coś, nie? Nie to, że jestem czarownikiem jakimś, ale no, przykładałem się do tego, co robiłem. No. Do najdrobniejszej rzeczy się przykładałem, po prostu. Z lenistwa. Z lenistwa. Z tego, żeby po pierwsze nie robić drugi raz tego samego. No i trochę też z takiego ego, żeby podsmyrać, nie? Czyli żeby się nie wstydzić za to, co się robi. No, no i tak to było. Tak to jest. Tak to jest. Dobra, kończę, bo zanudzam. Muszę kopnąć. No tego też nie wiem, czy mogę powiedzieć. Muszę przekonać Sinę, żeby. No dobra, jak tam z sąsiadką jest to ten, ale jak wyjdzie od sąsiadki, bo jest teraz około południa, no tam może tam 13, nie? No to trzeba coś. I ja mam jakieś takie wyrzuty, że ta mama no, się nudzi. No wiadomo, że tak, jak sobie gdzieś tam mieszka u siebie, to nie wiem, tu sobie tam listka zerwie, tu roślinkę przesadzi, tam coś, nie? Nie no, negos jest, że niby, że tu jego, nie? Przez zasiedlenie, no. Ja oszaleję z tymi kotami, no. Oszaleję, no ale dobra. Dobra, 2 dni otwieramy.
No chyba, że się coś popsuje, ale raczej się nie popsuje. Wszystko jest, ogólnie jest ten taki deadline zrobiony. Oczywiście wczoraj mówię, jest Michał, jest Adam, to ich pomogę o pomoc, nie? Poproszę o pomoc, żeby mi ten piec, no, jak już nagrałem. No ale jakoś tak wyszło, że bye bye i ten, ja zapomniałem. No dobra, i to się zgodzę, ale dwie inne głowy też zapomniały lub nie chciało im się przypomnieć. Także procentowo idzie w moją stronę tym razem. No, a co do tych zawodów, no, no mówię, jak coś będzie ciekawego, to jeszcze można, jak... No wiecie, o co chodzi, no, ile można wygrywać, nie? Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia za, no pewnie za pół godzinki, za godzinkę coś. No nie mogę, ten kotek aż mi się podoba, nie? I widać, że mu się tu podoba też. A ma chatę 3 razy większą od mojej. Coś we mnie jest. Wiecie, ten rzymski nos albo coś, nie? Coś we mnie jest, no. Dobra, do usłyszenia. Nie przeszkadzam. Trzymajcie się. Na targi nie chodzę od 2 dni, co już mnie denerwuje, bo mówię, idź ta dziewczyna. No właśnie, już się pożegnałem, a jeszcze monolog. Mówię, idź ta dziewczyny, kupcie co te, no to... A i tego nie wzięły. Nie, musimy chodzić osobno. Bo... Dobra, no wyszło, że mama z syną już pojechały i już wydały. A to jest gniazdo mamy. Znaczy, ona tam sobie na nas, bo przecież ma pokoje, wszystko, salony, tarasy, ławki, wentylatory, no czego by nie zapragnął. Nie. Ona mówi, że tu, bo blisko córki, no i ten, no normalnie sobie rozkłada na więcej, nie? Ja mówię, dołóż mamie tam jakiś kocek, czy... No tak, wiecie, żeby się przypodobać, nie? Ona nie, mama mówi, że już za dużo jest, już jest za miękko, nie? No mówię, dobra. A ja sobie zjadam takie coś. To jest jeden... Znaczy, z jednych takich, co mi bardzo smakują, nie? Owoce. Zjadam sobie, mama kupiła. Bo mama wie, że lubię, także kupiła, żeby ten, nie? No także, no nie daj Boże, teraz bym nie zjadł to. Jezu. Także sobie zjadam, no ile minęło od następnego ujęcia? 5 minut, ale coś mi przychodzi do głowy i no co mam, spisywać to na kartce, robić, potem wyrzucać? Nie, to nie ma profesjonalizmu, że tak powiem, to jest wszystko autentyczne i spontaniczne, a przekręcę sobie jeszcze, tak żeby... I spontaniczne, więc mam nadzieję, że to wam się spodoba, no pewnie do nie wszystkich dotrę, bo jedni wolą takie czyste, ładne, gładkie drony i wiecie o co chodzi, profesjonalne. Ja nie, nawet nie zamierzam, jeżeli o coś mi chodzi, to chodzi mi o... jest ten, co tylko czekasz się, noc zbliży i strzałka. Chodzi mi tylko o to, no żeby było lepsza jakość, okej, okay, no o to mi chodzi, nie, to okej, okay. To się z tym zgadzam, a tak to będę sobą i jasno, no po co zmieniać, nie. Mogę udawać kogoś innego, ale... A to, że ktoś mi powie, że tam głupi, że coś, że tak, no to są względne, nie? Rzeczy. No, względne od osoby, która to komentuje. Także jesteśmy w kontakcie. Pewnie znowu za 5 minut się odezwę. Jeszcze Sina mówi, tak, wezmę telefon, nie, żeby zapłacić kartą. Znaczy, z telefonu.
Ja mówię, nie, bo coś tam mi przyjdzie do głowy, to muszę nagrać, nie? No. I tym razem miałem rację. Tym razem miałem rację. No dobra, wrócą, już wiem, że pieniądze. Ale pokazała mi zdjęcie, no zaraz wam pokażę. Wrócą, niech ma te swoje, te, tylko mówię, na wtykaj tych patyczków takich, nie? I nie wiem, czy ta strona się tu uda, czy to nie lepiej by było tutaj postawić. Czyli w sensie te już żyją, nie? Wiecie, o czym mówię, te już żyją, to sobie żyją. A tamte, dlatego ta łodyżka się zrobiła taka długa. Ona szuka światła, nie? Ona szuka światła. No zobaczymy, no. Jak nie wyjdzie pierwsze, chociaż te drugie bacha do góry i to nawet godzinę wam temu robiłem pierwsze ujęcie, teraz widzę, że jest już większy, nie? Także... Nie wiem, nie znam się w sumie. No nie znam się, no. Kiedyś dzierżuchę kazali nam w podstołówce na parapecie robić. I potem ją zjadać. Kiedyś nie lubiłem, ale teraz lubię. No dobrze. Znaczy nie wiem, czy to dzierżucha, nie? Ale jakieś takie kiełki to lubię, lubię. Bo to takie, wiecie, że od razu placebo efekt, nie? Że nie tuczy, że ten, że tam. Dobra, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Ja sobie jestem w kwieciarni, nie? I coś tam kupujemy doniczki, niedoniczki, kwiaty i inne. Te. Jakie to kiedyś te kwiaty były? Nie żonkile, tylko te biało-czerwone. No dobra, nieważne. A Sina mówi tak, powinieneś nagrywać. Ja mówię, dobra, daj mi mój telefon, to będę nagrywał. Także takie kupiliśmy, 5 takich tych, no bo ona niby chce, żeby tam kotki miały gdzieś się wysiusiać, nie? Bo to tak to będzie, ja to wiem, nie? Ale żeby nie było, że to przeze mnie i tak dalej, to pozwalam. A ja znowu bardziej chciałem coś, no wiecie, no dla wszystkich, dla nas, nie? I dla niej, i dla siebie. What do you mean, do you pay already? I pay already. So you buy these too? Yeah, I see nice. I pay already. Mama like. No wiem, ale to są takie pelargonie, co za tydzień stracą kwiata i... Przeszłościowo nie myśli, tak powiem, nie? Nie, tego nie. Tego w życiu nie. No dobra, so what we do now? Why you say that tuk-tuk? Kierowca miał do zarobienia kasiora, nie? To ja jeszcze bym coś mu dał. No powiedzmy, on tego nie wiedział, żebym mu coś dał, ale no to źle by nie miał, tak powiem. To mówi, że jest głodny i jedzie jeść, nie? No i tak powiem, no od posiłku do posiłku, nie? Tak głównie to wygląda, jak na razie. Ale to też... No, a ty? This. I like this. You want this? Yeah. I like this. Nie, to za bardzo... Nie, takie, no bo to trzeba... See, now you have to understand, I wanna put 3 inside, 2 outside of the shop. Later, I see the space for more. But you know, you need to keep a little bit like in harmony, yeah? Like the Buddha say, coś tam, nie? Nie jedz szerszeni, bo cię ugryzą, no. No wiecie, żeby jak ręce i nogi miało wszystko, nie? No.
dobra, no co tam. To wyjdę sobie i może coś nagram. A to słońce. To już byliśmy kiedyś na tej ulicy, także gorąco. Oj, robi się gorąco. Zobaczcie nawet na drzewka, nie? Że doskwiera im sucha pora. No ale no, tak to jest. Trzeba to przetrzymać. Ja w ogóle wolę tą suchą, bo zawsze można i pod kran i się pomoczyć. A jak jest mokra, to nikt nie przyjdzie, nikt nie tego, nie przyleci. Zresztą uważajcie i korzystajcie, bo zaraz ślad węglowy, ślad węglowy, świat, nie? No świat też, no. Ale ślad węglowy was tam ciopnie i nie będzie, że 500, nie? 1500. Ja wtedy też schabowałem już drożej, bo też świat. Tfu! Wrócić żołnierzu, bo też ślad węglowy, także no, także. Dobra, pani. Okay. Why we waiting? What are we waiting for? No. You buy this side, right? And this one. Ah, okay, so this is not for today. For evening, they bring for you. But they know the others? They have the telegram to you. Okay. So what are we taking now? This? This, and this. Okay. Like so we and pay to madame? You pay now, later madame bring for you. Yeah, no problem. Okay. So pay to madame. I need the phone. Ah, okay, bo musimy płacić kartą, więc kończę. Witam. Witam, Mocinko. Do pożera? Tego nie możesz mówić. Jezu, jak się nauczyło, to wiecie co, naprawdę, nie? Okej. Okay. No już, dobra. Ta Sina mi włączyła, bo że podobno nie nagrywałem, nie? No bo wiecie, tu gdzieś się palec omsknie, tam się omsknie. Także nagrywam. No. Kwiatów nakupione. O. W domu jeszcze więcej, ale to nawet nie o to mi chodziło. Mówię, weź to mamę. Niech ją gdzieś jedź ta sobie i coś zobaczcie, coś ten. No bo już mama wszystko zrobiła. W sensie podkurzała stoły, posprzątała coś tam, nie? No wiecie. Nie ukrywam, że z drugiej strony dla mnie to też lepiej, jak mi nikt tam przez ramię nie zagląda, że tak powiem. Także tak to wyglądało i tak się skończyło. Dobra, jedziemy do domu, drogę znacie. Nie ma, szkoła Siny. Sina oczywiście mówi, że ten angielski ją bardziej interesuje. Ja oczywiście na to do tego nie dopuszczę. Znaczy angielski będzie cały czas, ale ona chce, żeby zamiast dwóch go ten przerobić na angielski. Nie, nie. No, no. No, no. Idzie student. Idę z nią, bo chce mnie przekręcić na to, żeby na ten angielski bardziej, nie na chiński, nie? Ale się nie dam absolutnie, no angielski to złapię moment. A jednak ten drugi jest trudniejszy, okej. Okay. No Adam mówi, że się nigdy go nie nauczył już, bo to trzeba wbić, nie? Wbić trzeba do głowy, a podobno tego już się nie da. No my dogadamy oczywiście, ale jakoś tam to coś się nauczy, że wiecie o co chodzi, że jak ktoś powie coś tam, co powie, to no. Byłem w szkole, no bo że niby ona chce, żeby ją angielskiego uczyli jakoś lepiej, czy jak? Nie rozumiałem, nie?
No ale się domyślałem, że tego nie da się zmienić. Mają program i uczą tak jak uczą. Jezu, te motorki. Dobra. No ale byłem, że ona mówi, że, żebym coś powiedział. Ja z takim George'em nie jestem, żeby przyjść i powiedzieć, nie wiem, no, nauczyć się robić czy coś, jak ma robić, nie? Szuram, no bo idę. I ten. I oczywiście z tym chińskim chciała się tam wymigać, nie? Ale już, bach, ja przy okazji tego... No ja, no formalność, czyli się pytam, no tak, robimy tak, no bo taki jest program, ja oczywiście to wiedziałem. I przy okazji mówię, a co tam z chińskim? Bo mówię, że już jedną książkę ma, no to tutaj jeszcze dwie, bach, dopłacić. No i się uczy chińskiego. No i dobrze. I to jest ten mój szatański plan. Żeby tego chińskiego się uczyła, nie? Ona widzę, że tam się odpycha czym tylko może od tego, żeby tego nie robić. Ale to... Wiecie jak to jest. Czym trudniej, tym potem będzie lepiej. Tym potem się okaże lepiej. No. To jest. Kolejny. Nie, no pola jest, no widzicie, ona zawsze jest w takim miejscu, że ona pilnuje, nie? Tu on go sprzelaci inny, tu coś. Ona sobie, no taka, ten, nie? Kontrolka. Poluś! Kocham cię, smyku, ty. Kocham cię mocno. No jak... Czym ja więcej, że kocham, to ona bardziej zasypia, no ale no... To już coś widocznie... Jest. Mama się krząta. Tam nie chce wchodzić, bo mama cały czas taka jest. No wiecie, nie? Jedynie chciałbym powiedzieć zestresowaną, przecież mamy z nami 3 lata. Czy tam 2,5, no. Ale myślę, że jeszcze parę dni i będzie dobrze. No. I będzie dobrze. Cine ganiam, bo mówię, weź tą mamę gdzieś, to już wam mówiłem wcześniej, to zobaczycie, nie? Weź tą mamę, no znowu, jak wzięła mamę, to 40 poszło, no. Co prawda, ja zawsze sobie nie tłumaczyłem, jak chcesz wydać, to zamiast na pierdoły, to wydaj na, no na lokal, nie? Także wydała na lokal dzisiaj. No tam jakieś 2 wiszą, coś tam. Trzeci Nygus, ten za darmo akurat był. No ale tu są, nie? No, no, to wiecie, no to rozwija się powoli, nie? Rozwija się to wszystko powoli. A ona strasznie chce to. To jeszcze jest poadamowe takie. Chociaż zapłacone i tak dalej, to... Nie to, że Adam zapomniał i zostawił, ale ja bym już to zostawił, jak to się, no, już skończy, tak powiedzmy, no to wtedy jakieś takie, nie, ona chce to powiesić, no nic nie, no jeszcze jak będzie ta pora deszczowa, to trzeba zobaczyć, bo niby właściciel mówił, że tu zawiewa, jest moja Polusia ulubiona. Oj, no tak, no. I koniec. A gdzie reszta? Bandy? Trzeba mi... Jest. A, się pokazało. Wyszło gdzieś. Z kniejów. Bo teraz tych kniejów mamy sporo. Wyszło. Oj, zmęczony. O, to... Życie za ciężkie. Koniec. Tylko, dobra, nie mogę mówić, bo mówię, to i tak pewnie mówię, nie tak wiem. No zobaczcie, mama Bacha,
podwórko znowu, nie? A jeszcze ile kurzu? Nie wiem, to muszę pokazać, bo to... No, ja nie lubię, jak ktoś mi coś zarzuca. Nie wiem, czy widać ten kurz. No jak nie widać, to wierzcie mi na słowo. To naprawdę jest parę razy dziennie odkurzane. No. Teraz trochę więcej części, bo mama jest. Ale tak czy inaczej było. No. Ja zawsze z rana, potem tam syna, potem coś, nie? Ja wstaję zawsze pierwszy. No nie teraz, bo teraz mama wstaje pierwsza, także jest number one. No i mama sobie chodzi. Widzicie ten kurz, czy nie? I to jest codziennie zamiatane. O, gdzie byłaś? Co ukradłaś? Znaczy, co ukradłaś, to nieważne, co przyniosłaś do domu. O, i mówię, i tuńczyki, i wszystko. Ona coś tam już... Co tam jesz? No ale tego się nie wypleni. To... No coś tam je. A potem będzie, bo już mam chyba rano wspominałem, że to wczorajsza rybka to mi siedzi do dzisiaj, nie? Uff. To jest ten nocny Marek, co strzałkę robi na noc, nie? Amelia. A ta rybka mi siedzi do dzisiaj. No. No głupio, że nie była do lodówki włożona, bo to nic z nim nie było, nie? Poczekaj, Dziuliu, bo jak mi się przypomniało, to kolejny jest kolasz. Nie, no ja idę z rybami, absolutnie. Także siedzi mi gdzieś tam, cały czas to czuję, taka niekomfortowa sytuacja, że tak powiem. Polubiły się z Polą, bo w sumie to mi ten najmniejszy negus gdzieś z oka zszedł, nie widzę go. A to jest kumpelek czy kumpelka tego najmniejszego, nie? Jak podsłuchuję jednym uchem, nie? Ale gdzieś, no właśnie nie wiem, gdzie jest najmniejszy. O, arbuzika sobie zjem. Coś takiego, wiecie, dzisiaj się najadłem takich... Trochę mango, ale trochę też takich... Co ja bardzo lubię, takie kulki są. No, to tych kulek trochę powiem tak... Wiecie, delikatnie, nie? Żadnych cukry, co prawda, no ale tak łatwo wchodzą, nie? No cukry takie też naturalne, nie jakieś tam odpady, nie? W Kanadzie byłem, to melasa, nie? Taki odpad produkcyjny. Czy tam poprodukcyjny. Tam chlebek sobie smaruje jedna z drugą i tak dalej, nie? No i potem 3 razy XL, nie? Zresztą mężczyźni też, no chociaż mężczyźni to oni tam zawsze... Oprócz inżynierów oczywiście. Ale reszta to tam gdzieś na zewnątrz, jak nie... Las wycinają, to tam jakiś... Coś budują. Wiecie, o co chodzi. Przepraszam. Także nie, tak zwane te redneki i tak dalej, nie. To oni tam się trzymają dobrze. Gabarytowo. No, tylko ci, co kombinują, to się mniej trzymają. No ale dobra, to jest to w ogóle na inny temat, że tak powiem. Więc będą pytania, będą odpowiedzi. No. Także do usłyszenia. Dzisiaj już prawie będę kończył. Czekam tylko na Sinę.
Niech wróci z tej szkoły i niech powie, jak tam, co tam. No ale... No ja to wszystko wiem, co ona mi powie, no. No ale czekam, żeby nie było, bo ona też tak chciałaby się udzielać. No to, no to jak się chce udzielać, to ją pokażę i niech powie, no. Wiecie, bo jej powiedziałem, że widzowie bardzo proszą, żebym cię więcej pokazywał od ciebie, nie? To, jak się mówi, no ciebie, nie? No i tam gdzieś posmerało pachą i mówi, dobra. Także poczekam, jeszcze godzinka z hakiem, wróci, zrobię takie wypytywanko. No i dzisiaj będziemy dzień zakończać, bo już dzisiaj nic. A jutro zobaczymy, no. Co będzie jutro, to będzie jutro. Może ten... Dobra, chyba tego też nie mogę powiedzieć. Jutro będzie jutro, no. Pozdrawiam serdecznie. Miałem przed chwilą gości. Oczywiście wydatki. Ale... Takie, wiecie o co chodzi, no konstruktywne, czyli na miejsce, no. Na miejsce, już nie chcę się powtarzać, ale ja dla siebie to tam nic nie potrzebuję za dużo, no zjeść oczywiście, trochę. No, nic nie widać, to jak mam to zrobić, żeby było widać? Zapalić coś, czego nie mam. Dobrze, to jutro wam pokażę, już tam nie będę pitorił dzisiaj. Chciałem nagrać, ale nie widać. O! A ty gdzie? No? I gdzie? Coś tam powiedziało, że inio. Też po chińsku się chyba uczy. Poluś, a ty pilnujesz wszystkich, tak? Dobra, to jest... Przysięgam, to jest... To jest kotek... Taki, co ma... Opiekuje się wszystkimi, nie? Łącznie ze mną. Dziękuję. Dziękuję, kochanie. Dzisiaj takie coś bez pożegnania, bo syna wróciła ze szkoły. Wzięła mamę na jedzenie. Niech sobie mama zje i syna również. Ja sobie oglądam. No właśnie nie wiem, wyłączyłem czy nie wyłączyłem. Oglądam sobie Morrowinda Mod. Tytułu nie znam, więc nie powiem. Znaczy znam, ale nie powiem. O, tak. I czekam. No i czekam, aż przyjdą, się najedzą i przyjdą. Kwiatki kupione, ziemia kupiona. Także do jutra, no już dzisiaj i tak nagrywam, z tego co mi mówią to wszyscy, znaczy większość, znaczy niektórzy, proszę sobie wcisnąć guzik, czyli powinny być krótsze odcinki, no ale są jakie są, nie? No, także czekam. Niech przyjdą, tam może jeszcze z minutkę dogram czegoś, chyba że nie będą zachwycone. I tyle, no i dzień się skończy. O. Jezu, to jest ten nowy Nygus. To jest ten nowy Nygus, który się zrobił Nygusem takim już, jak się mówi, no prywatnym, nie? Nie. Ja nawet tego nie dopuszczam do świadomości. Nawet jak mam powiedzieć, że kto? Ej, kolego! Uciekł, ale wie, że ma fory. No dobra, ale ja
jak ktoś mi się zapytał na nick, na tym, na, w komentarzach, też jestem lwem, więc czyli kotem, no, czyli ja tutaj przypilnuję. Dobra, kończę, do zobaczenia, do usłyszenia.